niestety. Andrzej Juskowiak znów powraca do Kolejorza. Były snajper Lecha Poznań, a potem trener napastników w sztabie Jacka Zielińskiego wzmocnił dział skautingu. Jusko przy Bułgarskiej będzie odpowiedzialny za weryfikację piłkarzy. Bardzo się z tego cieszę, że mogę wspomóc dział skautingu swoim doświadczeniem, nie tylko piłkarskim, ale też późniejszym w ocenianiu zawodników, którzy powinni trafiać na Bułgarską. Oczywiście tutaj zmieniły się bardzo warunki do treningu dla piłkarzy, przede wszystkim pierwszego zespołu. Wielu już mówi o tym, że to są warunki europejskie i tutaj nic nie brakuje piłkarzowi do optymalnego rozwoju. Ja cały czas mieszkałem w Poznaniu, także miałem niedaleko na Bułgarską i ze względu na to, że od jakiegoś czasu też jestem wiceprezesem do spraw szkolenia w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, który tutaj też ma niedaleko siedzibę, także cały czas byłem w pobliżu. Jestem w stanie to pogodzić. Najczęściej obserwacje zawodników dokonuje się w weekendy i wtedy więcej czasu oczywiście mam w tygodniu. Praca w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, chociaż to też jest funkcja raczej nadzorująca pracę trzech wydziałów. Na co dzień są ludzie zatrudnieni w związku, którzy odpowiadają i pracują nad bieżącymi sprawami. Rozmowy na temat mojej przydatności tutaj odbywały się już od jakiegoś czasu. Znalazła się płaszczyzna, gdzie mógłbym pomóc i wspominałem o tych krajach, w których sam grałem. Mam sporo kontaktów i na pewno postaram się je wykorzystać do tego, żeby na Bułgarską trafiali zawodnicy gotowi do tego, żeby sprostać wysokim wymaganiom. Zawsze mówimy, że naszą siłą jest różnorodność. Brakowało nam osoby z takim spojrzeniem, z takim doświadczeniem boiskowym przede wszystkim. No i po różnych rozmowach, wiedząc, że Andrzej wraca do Poznania, udało się uzgodnić na tyle dobre warunki dla obu stron, że rozpoczniemy współpracę. Jak ja zawsze podkreślam, jakby ocena piłkarska to jest jedno i to nam potrafimy to zrobić poprzez ilość oglądanych meczy, ale tutaj też jest kwestia mentalna, kwestia informacji z tych krajów, jak ten zawodnik zachowuje się w różnych trudnych momentach i na pewno Andrzejowi, który tam grał, będzie łatwiej takie informacje od swoich znajomych kolegów piłkarzy czy trenerów uzyskać. I to jest duży plus tutaj Andrzeja na pewno w tej gronie. Ale też Andrzej będzie przede wszystkim odpowiedzialny za weryfikację zawodników już wytypowanych przez pozostałych skautów do takiej ścisłej już grona rankingowego, który gdzieś przedstawiamy trenerowi. Myślę, że to doświadczenie właśnie w tym momencie będzie najbardziej nam potrzebne i najbardziej przydatne temu zespołowi skautingowemu. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.